Piątek, 16 sierpnia, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Wybuch w mieszkaniu w Gliwicach. Poszkodowana została jedna osoba. Trafiła do siemianowickiej oparzeniówki. Ewakuowano wszystkich lokatorów. Szczegóły w materiale Pawła Jędrusika. Do wybuchu gazu przy ulicy Królowej Bony w Gliwicach doszło po godzinie 8 rano. Doszło do pożaru poszycia dachu. Ten pożar został już opanowany. Na miejsce zdarzenia została zadysponowana specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza z Jastrzębia Zdroju w celu dokładnego sprawdzenia całego obiektu. W kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało 16 zastępów straży pożarnej. Wybuch miał miejsce na czwartym piętrze budynku wielorodzinnego. Siła eksplozji była tak duża, że doprowadziła do częściowego zawalenia jednej ze ścian w mieszkaniu. W wyniku wybuchu poszkodowany został 39-letni mężczyzna. Pierwsi byli policjanci, nasi dzielnicowi, którzy faktycznie zaspokajali mężczyznę bez ubrania, który miał na sobie ślady oparzenia. Udzielili mu pierwszej pomocy. Chwilę później przyjechała straż pożarna i kontynuowała właśnie pierwszą pomoc. Następnie pogotowie i helikopter, który zabrał tego mężczyznę do szpitala. Na czas pracy służb z budynku ewakuowano wszystkich mieszkańców, około 20 osób. Na razie nie wiadomo, czy mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich mieszkań. To ma ocenić powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Pomoc poszkodowanym zaproponowało też miasto. Zostało ewakuowanych 21 osób. Wstępnie, z tego co żeśmy się tutaj zorientowali na miejscu, na pewno tej pomocy będzie potrzebować jedna rodzina. I to jest pewne, natomiast co do pozostałych, w tej chwili tych rodzin nie ma. Udali się do przyjaciół, do znajomych, czy udali się też do pracy. Tak więc jesteśmy tutaj na miejscu i zbieramy te informacje. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu gazu. To sprawdzi biegły. Znika przychodnia numer 4 w Sosnowcu. Problem w tym, że nie zniknie 3,5 tysiąca jej pacjentów. Rada Społeczna Sosnowieckiego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego podjęła uchwałę o likwidacji przychodni przy ulicy Nowopogońskiej. Powodem są odejścia lekarzy i problem ze znalezieniem nowego personelu. A wszystko zaczęło się od tego, że lekarz chciał więcej czasu na pacjenta. Fatima Orlińska. Dla stałych, w dużej mierze w wieku senioralnym pacjentów, wiadomość o likwidacji przychodni rejonowo-specjalistycznej nr 4 w Sosnowcu to powód do zmartwień. Wielu z nich przyznaje, że z racji na wiek i schorzenia dojazd do placówki oddalonej od obecnej wiąże się z koniecznością pokonywania różnych barier komunikacyjnych, a lekarze pod opieką, których mieliby się znaleźć, są dla nich obcy. Ci starsi to może mają problemy. Jak tak praktycznie to, do lekarza nie chodzę, jedynie to ten... telefonicznie receptę wypisać. A jak już bym miał naprawdę problem zdrowotny, to daleko nie jest. Dzisiaj się wszędzie dojedzie. Bardzo źle, bo ja tutaj za 40 lat chyba. I przyszłam, żeby się dowiedzieć, czy to już trzeba się przepisać, czy w ogóle się trzeba przepisać, czy same panie to zrobią, także nie wiem. Ale tak mi przykro, bo te lekarze były takie kochane. Tu wszystko blisko, nie, a teraz trzeba dalej. Bo tu bardzo dużo jest ludzi starszych w szczególności i potrzebują takiej przychodni. To jest dla ludzi starszych jest pewien problem dojeżdżać dalej. Powiedzmy tutaj przychodnia albo na Wawel, no to też już jest dodatkowy kłopot z jechaniem. Nawet na Halera też trzeba podjechać, ale trzeba kawałek iść. Dla ludzi starszych to jest pewien problem. Powodem likwidacji przychodni w sosnowieckiej dzielnicy Pogoń ma być brak lekarzy medycyny rodzinnej. Jeden z dwóch kontraktowych specjalistów złożył wypowiedzenie, drugi natomiast zawiesił swoją działalność. Jak przekazuje dyrekcja Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu, w takiej sytuacji placówka nie może kontynuować świadczenia usług. Choć kiedy dokładnie jej drzwi się zamkną, dziś jeszcze nie wiadomo. Decyzje na razie nie zapadły, a na najbliższej sesji Rady Miasta w sprawie likwidacji ma być głosowana uchwała. Żeby zapewnić ciągłość opieki, świadczeń medycznych dla pacjentów zadeklarowanych w tamtej przychodni, najlepszym wyjściem dla nas było przełożenie tych pacjentów do drugiej poradni znajdującej się w tamtej dzielnicy na ulicy Halera. Tam jest komplet lekarzy, jest 3 lekarzy rodzinnych i poza tym jest to przychodnia, która już jest po pierwszym etapie modernizacji, posiada wystarczającą ilość gabinetów lekarskich, żeby przyjąć tych lekarzy z Nowopogońskiej. Jest dostosowana dla pacjentów i dla lekarzy lepsze warunki, jest klimatyzacja, jest winda,
jest przebudowane dojście do recepcji dla ludzi niepełnosprawnych z wózkami. Gdzie dla ponad 3 tysięcy pacjentów z Nowopogońskiej będą dostępni lekarze medycyny rodzinnej, a w przychodni przy ulicy Wawel pozostali specjaliści. Pacjenci nie będą musieli zapisywać się na nowo, ponieważ ich karty zostaną przeniesione. Że problem kadrowy występuje, wiadomo nie od dziś, choć w województwie śląskim w dziedzinie medycyny rodzinnej zarejestrowanych jest ponad 750 specjalistów, to jednak przychodnie nie są wśród nich najbardziej popularnym wyborem. To dużo, ale też i bardzo dużo jest poradni POZ-owskich. Pamiętajmy o tym, to, że ten lekarz rodzinny musi być zatrudniony w takiej poradni, żeby ona mogła funkcjonować. On może tam szkolić innych lekarzy młodych, on może, POZ może zatrudniać pediatrów, może zatrudniać internistów, ale musi być ten lekarz rodzinny, który firmuje i nadzoruje pracę takiej poradni. To, że lekarze walczą, żeby mieć więcej czasu dla pacjenta, no to dobrze i to jest zgodne z naszą polityką, bo nam chodzi o to też, żeby była równowaga pomiędzy ilością przyjmowanych pacjentów, ale też jakością. Żeby mieć dobrą jakość, żeby mieć czas dla tego pacjenta, czego i pacjenci oczekują. Z drugiej strony, jak podkreśla samorząd lekarski, jest dyrekcja placówki, która odpowiada za to, by z pomocy lekarza rodzinnego mogli skorzystać wszyscy zapisani na wizytę. Z tych zaplanowanych w przychodni przy Nowopogońskiej pacjenci jeszcze mogą korzystać. Jest wyznaczone zastępstwo. O przyszłości placówki zadecydują radni podczas najbliższej sesji. Boksy rowerowe powinny służyć, jak sama nazwa wskazuje, do przechowywania rowerów, ale okazuje się, że niektórzy wykorzystują je do spania. Rybnik nie chce, żeby schowki były darmowym hotelem. Jakie szykuje zmiany? Łukasz Kądziołka. W tym boksie jest pusto, ale już w kolejnym można zobaczyć taką mini sypialnię. Boksy, które stanęły przy rybnickim dworcu kilka lat temu, od jakiegoś czasu niektórzy traktują jak darmowe miejsca noclegowe. Powinny służyć rowerzystom do przechowywania jednośladów, ale więcej niż rowerów było tu dzikich lokatorów. Większość była zajęta przez bezdomnych? I tu była część zajęta, tamte chyba były prawie wszystkie. Mhm. Mieszkańcy już od dłuższego czasu obserwowali, że boksy nie są wykorzystywane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Duże schowki na rowery zamyka się swoimi kłódkami. Bezdomni też się w nie opatrzyli, żeby zabezpieczyć swój dobytek i zarezerwować miejsce do spania. To się mówi noclegownia tylko, nie? No tam pospać, nie? I rano gdzieś tam swoje sprawy pozałatwiać, wiadome jakie, nie? Bo to nie, żaden do roboty nie idzie, nie? Żeby pracować, nie? Tylko po prostu się napić czegoś, nie? I tyle. Sprawa była wielokrotnie zgłaszana strażnikom, którzy zaczęli już regularnie kontrolować boksy. Nawet mieliśmy taki przypadek jednego mężczyzny, który nocował w boksie właśnie przy dworcu autobusowym w Rybniku razem ze swoim psem regularnie. Jednak dzikim lokatorom nie przeszkadzały nawet kamery, a po interwencjach ponownie wracali w te same miejsca. Dlatego miasto postanowiło znaleźć inne rozwiązanie. Wystarczy aplikacja, zarezerwować boks, umieścić w nim swój rower i akcesoria ewentualnie, zamknąć w aplikacji, zaznaczyć, czy się zamknęło. Oczywiście tutaj będą odpowiednie procedury, jak na przykład zdjęcie tego, co się w środku mieści. Nie trzeba będzie kłódki, zamki będą otwierały się na tej samej zasadzie jak w popularnych skrzynkach, do których trafiają przesyłki kurierskie. Wszystko ma być gotowe za kilka miesięcy. Tour de Pologne ponownie w Katowicach i to dwa razy, bo to właśnie w stolicy Górnego Śląska znalazł się i start, i meta największego wyścigu kolarskiego w Polsce. Jak wygląda 81. edycja tej imprezy? O tym Paweł Jędrusik. W tym roku kolarze wystartowali niemal punktualnie w południe z ulicy Olimpijskiej. Na starcie nie zabrakło wielu mieszkańców, nie tylko Katowic, także okolicznych miast. Wśród nich fani kolarstwa i kolarze amatorzy. Jesteśmy amatorami, jeździmy od wielu lat na Tour de Pologne amatorów. No i dla nas to jest, można powiedzieć, no, uczucie ogromne. Całe serce wkładam w przygotowania, żeby wystartować co roku w Tour de Pologne amatorów. W tym roku też w Karpaczu z mężem razem. No i gdzie tylko możemy, jesteśmy na starcie, gdzie możemy, kibicujemy. Bardzo dużo, bo interesuję się troszeczkę kolarstwem. Jeżdżę sam na rowerze dużo, może nie na kolarskim, ale MTB. Lubię to, po prostu wciągło mnie to od paru lat już. Trzeba trenować codziennie na pewno, żeby jak się chce coś osiągnąć, to jest to ciężki sport, ale mam nadzieję, że mi wyjdzie. No nie wiem, co mam powiedzieć.
Chciałbyś kiedyś, tak jak ci dorośli już kolarze, też jechać w Tour de Pologne? No dokładnie, to jest marzenie, myślę. Na pewno marzenie. Katowice znalazły się na mapie piątego spośród 7 etapów tegorocznego Tour de Pologne. Kolarze pojechali z Katowic w kierunku Mysłowic, a następnie do Jaworzna, gdzie czekała na nich premia lotna. Na pewno tutaj ta myśl, która przyszła tutaj po zakończonym ubiegłorocznym Tour de Pologne, kiedy spotkałem się z prezydentem Krupą. No i właśnie padł taki pomysł, żeby właśnie bardziej pokazać jeszcze nie tylko same Katowice, ale tutaj Jurę Krakowsko-Częstochowską, żeby to był taki etap szlakiem Orlich Gniazd, pokazać te fortyfikacje, które kiedyś broniły Polski i tak dalej. Wyścig to nie tylko promocja zdrowego trybu życia, ale także promocja samego miasta. To rzeczywiście świetna promocja miasta. Wiemy to już od lat, pokazując zazwyczaj z lotu ptaka, ale tak naprawdę ze świetnych ujęć z helikoptera, który towarzyszy właśnie kolarzom, przemianę Górnego Śląska, a w szczególności Katowic. Odejście od tego klasycznego miasta węgla i stali ku nowoczesnej metropolii. Jutro kolarze zameldują się w Wadowicach. Stamtąd pojadą do Bukowiny Tatrzańskiej. Letni sezon w pełni. To także sezon na drogowe remonty. W najbliższym czasie w dwóch miejscach na drogach ekspresowych kierowcy muszą się przygotować na duże utrudnienia. W Katowicach będą zmiany związane z wyburzeniem wiaduktów nad drogą S86. A na węźle S1 wykonawca zaczyna kłaść asfalt. Łukasz Kądziołka. Zwężenia, objazdy i korki. Latem kierowcy nie mają lekko. Z drugiej strony lepiej, żeby większe utrudnienia były w sezonie urlopowym, gdy ruch jest mniejszy. Korzystają z tego drogowcy, dlatego w najbliższych dniach zmieni się organizacja ruchu w związku z trwającymi na dwóch drogach ekspresowych inwestycjami. W Dąbrowie Górniczej będą utrudnienia na S1. Będzie układana warstwa ścieralna w rejonie właśnie węzła Pogoria na jezdni w kierunku Pyrzowic. W tym czasie nie będzie można wjechać z tej trasy na ulicę Armii Krajowej, natomiast zjazd z ulicy Świętego Antoniego będzie możliwy tylko w prawo, czyli w kierunku Sosnowca. Możliwy będzie też zjazd w tym czasie z ulicy Armii Krajowej na trasę S1. W kierunku Pyrzowic. To przez dwa dni, od 19 do 21 sierpnia. Następnie w ciągu dwóch kolejnych dni, 22 i 23 sierpnia, wykonawca zacznie kłaść asfalt na drugiej jezdni, więc cały ruch zostanie przekierowany na tę już gotową. W tym czasie kierowcy nie wjadą w ulicę Armii Krajowej i ulicę Świętego Antoniego. W Dąbrowie Górniczej inwestycja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad jest już na zaawansowanym etapie. Z kolei na S86 dopiero zacznie się najgorsze dla kierowców. Będą tu rozbierane wiadukty w pobliżu sklepu IKEA. Na razie zmiany czekają jednak głównie mieszkańców, którzy poruszają się górą wiaduktu w ciągu ulicy Bohaterów Monte Cassino. Zmiany organizacji ruchu rozpoczniemy w godzinach nocnych 17 sierpnia, tak aby mogła ona obowiązywać już od godzin porannych następnego dnia. W pierwszej kolejności zamknięcie dotyczyć będzie pojazdów kołowych. Dla nich zostały wyznaczone specjalne objazdy. Natomiast komunikacja zbiorowa będzie dojeżdżała do nowych przystanków przy rozebranym wiadukcie. Jeszcze do końca sierpnia piesi będą mogli przechodzić nad S86 wiaduktem, ale później zacznie się już wyburzanie i trzeba będzie przenieść się na kładkę. Inwestycja w Katowicach potrwa jeszcze długo, bo nowy obiekt nad Aleją Roździeńskiego ma być gotowy pod koniec przyszłego roku. Z kolei w Dąbrowie trzeba będzie poczekać jeszcze kilka miesięcy na to, żeby po S1 jeździło się jak po ekspresówce. Wiadukt nad trasą ma powstać do końca bieżącego roku. W najbliższą niedzielę, 18 sierpnia, odbędzie się pielgrzymka kobiet do piekar śląskich. Jak co roku, tysiące pielgrzymów będzie zmierzać do bazyliki. W tym dniu na drogach wokół sanktuarium będą występowały znaczne utrudnienia w ruchu. Już jutro po południu wprowadzony będzie zakaz zatrzymywania się i postoju na ulicy Bytomskiej od skrzyżowania z ulicą Ziętka do ulicy Studziennej oraz na ulicy Studziennej, Ficka, Popiełuszki i Placu Maryjnym. W niedzielę utrudnienia będą występowały także w centrum miasta. Zakaz poruszania się pojazdów na ulicy Bytomskiej będzie obowiązywał od godziny 7 do 18 od skrzyżowania z ulicą Ziętka do skrzyżowania z ulicą Jana Pawła II. W tych okolicach będzie obowiązywał zakaz handlu. Pojawią się także tablice informujące o odholowywaniu pojazdów.
Zmianom ulegnie rozkład jazdy komunikacji miejskiej. Wyłączone zostaną przystanki Piekary Bazylika oraz Piekary Dwór. Warto pamiętać, że im bliżej wzgórza Kalwarii zaparkujemy, tym dłużej będziemy wracać w tworzących się korkach. W rejonie newralgicznych skrzyżowań ruchem będą kierowali policjanci. Taki był piątek. Miłego weekendu. Do zobaczenia.